Sytuacja epidemiczna w Suwałkach i powiecie jest dość dynamiczna. Na poniedziałkowy poranek mieliśmy odnotowanych 50 aktywnych zakażeń. Nadzorem epidemiologicznym objęto jedną osobę. W szpitalu przybywa 7 zakażonych osób. Gwałtownie wzrosła ilość osób objętych kwarantanną. Według ostatniego komunikatu Inspekcji Sanitarnej tego rodzaju izolacją objęto 223 osoby. Nie zmieniła się natomiast ilość osób, które po przechorowaniu COVID-19 już wróciła do zdrowia. Od kilku dni według statystyki sanepidu ozdrowieńców mamy 44. W niedzielę zapadła decyzja o zawieszeniu pracy przedszkola nr 2 w Suwałkach. Jak podaje ratusz, pojawiające się u personelu objawy grypopodobne sprawiły, że dyrekcja placówki wraz z organem prowadzącym oraz sanepidem zdecydowali, że najbezpieczniejszym rozwiązaniem będzie wstrzymanie zajęć i opieki nad maluchami do piątku, 2 października włącznie. Kolejną placówką, w której pojawiło się zakażenie, jest szkoła podstawowa nr 10. Dodatni wynik testu uzyskał jeden z nauczycieli. Dzisiaj z naszą redakcją kontaktowali się zaniepokojeni rodzice uczniów tej szkoły. Postępowanie przeprowadzone przez lokalny sanepid nie wykazało potrzeby wprowadzenia zmian w pracy placówki. Poinformował nas kierownik Biura Prezydenta Kamil Sznel.